Analizujemy stan demografii i sytuację w poszczególnych szkołach w Jeleniej Górze. Jesteśmy w takim dosyć skomplikowanym momencie związanych z realizacją reformy oświatowej, ale ona dotyczy przede wszystkim szkół podstawowych. I tam sytuacja wygląda w ten sposób, że ubywające dzieci z gimnazjum trafiają do klas siódmych, ósmych szkół podstawowych i o ile było tam miejsce w tych budynkach tych szkół, problem udaje się rozwiązać dosyć bezkolizyjnie. Natomiast poddawana jest analizie każda szkoła i wynika z tych analiz, że w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej sytuacja, jeśli chodzi o demografię, jest najtrudniejsza. Otóż po przeliczeniu, po przeanalizowaniu liczb od roku 2012 do roku obecnego wynika, że ubyło w tych latach z liczby uczniów 400, którzy uczęszczali w 2012, w chwili obecnej jest 198 uczniów. Stanowi to 51% oglądamy spotkanie tego stanu, jaki czasu, jaki był analizowany. Średnio w mieście jest to na poziomie około 20% ubytek młodzieży. Taka jest demografia. Ubywa mieszkańców, ubywa również dzieci. Są też wolne miejsca w innych placówkach, gdzie poszczególne kierunki mogłyby znaleźć miejsce w dalszym ciągu do realizacji swoich planów. I tak propozycja, jaka została wysunięta na posiedzenie sesji Rady Miejskiej, które ma się odbyć we wtorek, propozycja jest taka, aby kierunki architektura krajobrazu i leśnik zostały przeniesione do Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Kierunek technik weterynarii i geodeta do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ulicy Jana Pawła II. Natomiast kierunek technologia żywności do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych numer 2 przy ulicy 1 Maja. Na czym opierano się i spośród różnych propozycji wybrano taki właśnie wariant? Otóż zagrożenie, że tych dzieci będzie jeszcze mniej, no może się zdarzyć tak, że po prostu nauczyciele za czas jakiś nie znajdą pracy, tej pracy będzie ubywało, a również zainteresowanie szkołą maleje i mamy prawo przypuszczać, że w kolejnych latach będzie z tym gorzej. Upatrujemy szansę rozwoju tych kierunków w innych szkołach. Taka króciutka informacja, być może pan prezydent chciałby jeszcze uzupełnić. Dzień dobry państwu. To, co było teraz przedstawione przez pana naczelnika, to jest koncepcja, która w formie uchwały intencyjnej ewentualnie miałaby się znaleźć. Ona jest w porządku obrad na najbliższą sesję wtorkową. Biorąc pod uwagę sytuację, jaka miała miejsce ostatnio, gdzie na Komisji Oświaty i Komisji Finansów bodajże, to były komisje dwie. Trochę inna koncepcja pojawiała się wśród radnych. I biorąc pod uwagę to, że docierają do mnie głosy i sygnały, że państwo macie inne zdanie, ja jestem dzisiaj tutaj po to, żeby państwa wysłuchać. Chciałbym usłyszeć głos kadry pedagogicznej, co już miałem okazję przed chwilą się spotkać. Fajna muzyka, a jakby można było, panie redaktorze, wyłączyć, byłoby jeszcze lepiej. Miałem okazję usłyszeć głos ze strony Rady Pedagogicznej, a jeszcze chciałbym usłyszeć głos państwa jako rodziców i młodzieży. No ale chciałbym, żeby ta dyskusja była dyskusją merytoryczną, bez emocji, bo tak naprawdę ja panu prezydentowi w poniedziałek przedstawię jeszcze raz koncepcję funkcjonowania tej szkoły. Dobrze?
Panie dyrektorze, jakby pan mógł moderować tą dyskusję, dobrze? Zapraszam pana tutaj do nas. I proszę się w żaden sposób nie obawiać. Proszę mówić to, co państwo uważacie, że byłoby najlepsze dla szkoły, dla młodzieży i oczywiście dla miasta. Nie, ten sam mikrofon. Czy ktoś z państwa chciałby jako pierwszy? Ja wiem, że to jest najtrudniejsze, jak ktoś ma się odezwać pierwszy. Ja chciałem odnieść się do tego, co pan powiedział, że jest mało uczniów w szkole, że było dwa razy tyle prawie, tak? Z tego, co ja wiem, a mieliśmy mało czasu na przygotowanie się, bo wczoraj zostaliśmy powiadomieni o tym spotkaniu, ale z tego, co zdążyłem się zorientować, to uczniów jest dlatego tak mało, że były ograniczenia w naborze. Klasy zostały zmniejszone. Nawet słyszałem o sytuacji, że z jednej klasy sześciu uczniów nie mogło się przyjąć tutaj do klasy, zostali odesłani do innej szkoły. Że taka właśnie sytuacja panowała. A jeszcze, proszę pana, uczniowie to powinni się sami wypowiedzieć. Ja jako rodzic dziecka, które tu uczęszcza do szkoły, mogę tylko powiedzieć tyle, że nie wyobrażam sobie takiego przeniesienia, jak pan tu proponuje. Moja córka chodzi do technikum weterynaryjnego. Czy ona będzie miała w nowej szkole takie zaplecze, jak tutaj ma? Wiem, że na pewno warunki nie będą takie, jak tutaj. Zresztą ona się tu do szkoły przyjmowała, a nie żeby była odsyłana do innych szkół teraz, kiedy jej się rok czasu został nauki. Najważniejsza klasa, wiadomo, maturalna, tak? I wiadomo, jaka będzie sytuacja w nowej szkole, ile te dzieci przeżyją stresu. Wiadomo, co się w szkołach dzieje, jaka panuje przemoc w szkołach. To każdy o tym wie, co jest. Teraz zmienić środowisko dla tych dzieci. Niech się oni wypowiedzą, co oni na to myślą, o tym myślą. To są już ludzie w miarę dorośli, są pełnoletni, 18-19-letni. Ale my jako rodzice nie wyobrażamy sobie, żeby po prostu ktoś tak był bezduszny. I przecież to jest działanie na szkodę dzieci. Każdy polityk mówi, że najważniejsze są nasze dzieci. Złotówka zainwestowana zwróci się kilkakrotnie. A co wy robicie? Robicie dosłownie na odwrót tego, co mówicie. Na razie jeszcze nic. Dziękuję bardzo. Dzień dobry panie prezydencie, chciałbym jeszcze powiedzieć, moja córka też chodzi tutaj do technikum weterynaryjnego. Większość młodzieży do tej szkoły właśnie przychodziła, teraz się tutaj uczy i z opcją taką, że w tej szkole chciałoby zaraz maturę, prawda? Ona chodzi teraz do drugiej klasy, w przyszłym roku będzie chodzić w klasie trzeciej. To jest naprawdę wytężona nauka dla całej tej młodzieży, przeniesienie do innych szkół, gdzie jeszcze to nie jest przeniesione do jednej szkoły, tylko do kilku szkół, to oni wchodzą jakby w tak zwaną aklimatyzację. Oni zamiast kolejny rok wytężyć na nauce, będą musieli się skupić na aklimatyzacji, na poznanie nowych nauczycieli, bo na pewno, powiedzmy, ci nauczyciele wszyscy nie będą uczyć w nowych szkołach. I to jest dla nich tak samo, wydaje mi się, bardzo właśnie duży problem, aklimatyzacja, powiedzmy, w trzeciej klasie, gdzie część tej młodzieży nawet może, powiedzmy, ich wyniki w nauce być dużo gorsze przez przeniesienie do szkoły. Na pewno ci uczniowie, jeżeli państwo by chcieli przenieść tą szkołę, to wydaje mi się, że na pewno ci, którzy chodzą teraz, obecnie, powinni tutaj, w tej szkole kończyć po prostu, bynajmniej obecna pierwsza klasa powinna zdać maturę i wtedy można myśleć o jakimś, powiedzmy, przeniesieniu innej lokalizacji. To jest ważne. Dzień dobry, moja córka tutaj chodzi do Technikum Leśnego. A co będzie za dwa lata, jak skończy naraz gimnazjum i podstawówka? Będzie dużo młodzieży, a poza tym wydaje mi się,
że fakt, że tej młodzieży teraz jest o połowę mniej, to już jest decyzja przeniesienia szkoły z Sobieszowa tutaj. Tamta szkoła była dużo lepiej wyposażona i dużo lepiej funkcjonowała. Stać straciła na prestiżu i przez to straciła uczniów. Tak jest moje zdanie. Panie prezydencie, ja też kończyłem technikum rolnicze tutaj, ale akurat jeszcze w Sobieszowie. Później szkoła została przeniesiona, budynki teraz zostały przekazane do Karkolowskiego Parku Narodowego. Nie sztuką jest tworzyć duże szkoły, które są w jednym miejscu skupione, będą kształcić młodzież. Można też część młodzieży z handlówki z 1 maja przenieść tutaj do klasy. A przede wszystkim po prostu no, jakby ewentualnie miało już dojść do wygaszenia tej szkoły. No tak samo jak była wygaszona szkoła na Sudeckiej. Stopniowo, systematycznie, a nie tak z roku od razu. Dziękuję. Moja córka jest w technikum weterynaryjnym, drugi rok. Ja tu chciałam coś takiego powiedzieć. My jako rodzice angażujemy się w życie naszych dzieci, to jest normalne. Natomiast musimy też myśleć troszeczkę tak szerzej. Wiadomo, że dobrym jest, żeby nasze dzieci zdobywały zawody. To jest bardzo, bardzo ważne. I mi się wydaje, że jedną z takich ważniejszych tutaj rzeczy jest pomyśleć, jak pomóc szkole rozwinąć się, jak pomóc szkole w tym, żeby było więcej tych uczniów, dlatego że ta szkoła ma naprawdę nie tyle dobre zaplecze, dobrych nauczycieli. Naprawdę to jest świetna kadra. I ja ze względu na to chociażby moją córkę tutaj dawałam, dlatego że ja widziałam, że to jest dobra kadra i wiedziałam, że dobrze wykształcą moje dziecko. Dlatego myślę, że trzeba by też o tym pomyśleć jakby w tym kierunku, tak? Co można zrobić dla szkoły, co można zrobić dla naszych dzieci, dla Jeleniej Góry i okolic, żeby faktycznie pomóc, jeżeli chodzi o wykształcenie zawodowe. Dzień dobry. Mój syn chodzi do technikum leśnego. Przede wszystkim są to trzy powody, dla których nie chciałabym, żeby dziecko szło do innej szkoły. Ta szkoła nie ma przemocy. Tu nie ma przemocy w tej szkole. Tu się wszyscy znają, szanują, nauczyciele, zarówno i uczniowie. Tu dzieci czują się bardzo dobrze. Mając doświadczenie ze szkołami jeleniogórskimi, gdzie była przemoc, wiem, że tu nie ma przemocy. Nauczyciele szanują uczniów, uczniowie szanują nauczycieli. Po drugie, te dzieci się ze sobą zżyły. One chodzą również w technikum leśne z weterynarzem, mają wspólne zajęcia, niektóre się zżyły. One tworzą już pewne związki. One tworzą relacje międzyludzkie. Odbudowywać się na nowo, tworzyć te relacje będzie bardzo trudno, kiedy dziecko wchodzi w nowe środowisko. Środowiska są różne i my wiemy, że w okresie dorastania jest to najgorsze, co może być, przenieść dzieci, wyrwać ze środowiska. Tak jak z domu, tak jak i ze szkoły. Po trzecie, no my posyłaliśmy tutaj, tu jest park, tu jest bursa, tu jest przyjazne środowisko dla leśników. Oni chodzą na praktyki, oni chodzą do lasu pobliskiego, mają co robić i przenosić leśników z tego pięknego lasu gdzieś do centrum. Młodzież nie chce tego. Moja wnuczka chodzi tutaj do technikum weterynaryjnego. Zazwyczaj jest tak, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak jest zazwyczaj. Czy miasto jest tak biedne, że nie stać miasta na utrzymanie tej szkoły? To jest jedno pytanie. Lekką ręką daruje się szpitalowi
pół miliona złotych, dzięki tam teraz prosperuje dobrze, tak media głoszą. No, ale daruje się szpitalowi pół miliona złotych, które mogłyby pójść na utrzymanie tej szkoły lub innej. Następna sprawa. W Sobieszowie jest bursa. Była. Bursę daruje się panu wiceprezydentowi, pańskiemu koledze, za 3000 zł miesięcznie, tak, symboliczną opłatę. Rocznie, tak. No ale to jest mało, bo pan Gałka powiedział, że niestety tą bursę trzeba rozebrać, bo tam jest eternik i to miasto będzie kosztować 300 tysięcy następnie. Mogłoby pójść na szkołę. Kierunek weterynaryjny, bardzo atrakcyjny. Czy aby nie były, przyszły dyrektor chemika nie potrzebuje takiego kierunku? Coś mi się wydaje, że tu tak śmierdzi coś koło tego. Przepraszam, zaglądam do notatek, proszę. Z racji wieku musiałem zrobić to. No tak, właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. Budynek szkoły w Sobieszowie został darowany Karkonoskiemu Parkowi. A komu się szykuje ten budynek? Czy nie aby czasem panu Garku? Dziękuję bardzo. Zdanie, że są obszary w życiu społecznym, gdzie rachunek ekonomiczny nie powinien być dominujący. Mam wrażenie, że to jest niedyskryminacja. Nie można na szkołę patrzeć jak na podmiot gospodarczy w tym kontekście, bo to jest organizm. Tu chodzą na życie. On od 2 dni o niczym nie mówił innym. Ja sobie nie życzę, żeby moje dziecko było interpretowane jako koszt w budżecie, który się nie spina w mieście. Dziękuję. Panie Naczelniku, Urząd Miasta zapomniał, że nasza szkoła to nie tylko szkoła, ale także bursa szkolna. Sama nazwa na to wskazuje, zespół szkół przyrodniczo-usługowych i bursy szkolnej. W bursie aktualnie mieszka 86 wychowanków, co sumując uczniowie szkoły plus wychowankowie bursy daje nam około 260 osób. Czy mają panowie konkretne plany co do tego budynku? Bo my jako bursowicze się boimy o to, że jeżeli ten budynek zostanie pusty, zaraz się tutaj zrośnie narkomania. My się boimy po prostu schodzić, bo my chodzimy tutaj do sklepów, wracamy z praktyk. Czy mają panowie jakiś konkretny plan na ten budynek? Nie, przepraszam bardzo. Będą uczniowie mówili, bo mi przede wszystkim zależy na tym, żeby uczniowie mówili. Rodzice też są bardzo ważni, jak nie najważniejsi w kształceniu. Tak jak powiedziałem na samym początku, ja jestem tutaj po to, żeby przede wszystkim Państwa wysłuchać. Nie odpowiadać na pytania i nie przekazywać Państwu jakichś definitywnych decyzji, czy będzie, czy nie będzie.
Chcę po prostu Państwa wysłuchać i chcę nawet najgorsze słowa, które przed chwilą tutaj Pan jakieś insynuacje podawał odnośnie... Jedyną prawdziwą rzeczą to był szpital. Faktycznie szpital jest szpitalem wojewódzkim. Umarzamy od wielu lat, umarzamy podatek od nieruchomości, ale umarzamy z tego względu, że nieprawdą jest, że szpitale się bilansują. Służba zdrowia się nie bilansuje. Z całym szacunkiem, proszę Państwa, ja słuchałem Państwa i pozwólcie, że ja powiem tylko jedno, dwa zdania i od razu przekażę Państwu ten mikrofon. Jeżeli my byśmy nie pomagali temu szpitalowi, to mogłoby dojść do zamknięcia tego szpitala, bo Urząd Marszałkowski mógłby na przykład nie dofinansować. Ten szpital już został raz i to przeze mnie oddłużony, jak byłem w Urzędzie Marszałkowskim, na kwotę 50 milionów złotych. Dzisiaj ma zadłużenie, z tego co mi mówią, też kilkadziesiąt milionów złotych. Także proszę nie mówić, że to jest jakiś taki... Pozostałe rzeczy nie będę oceniał z tego względu, że umowa, jak pan wie dobrze, pewnie pan czyta, z towarzystwem brata Alberta, nie z panem Gałką, tylko towarzystwem, została rozwiązana i tak naprawdę między innymi też z tego powodu, że... Ale nie jest nie temat dzisiejszy tych wszystkich dywagacji odnośnie różnych sytuacji, które pan przed chwilą poruszał. Ja bym, tak jak powiedziałem, chcę przede wszystkim usłyszeć państwa i będę tą informację, którą dzisiaj usłyszę, będę przekazywał prezydentowi i będzie wtedy decyzja odnośnie dalszej procedowania, czy w ogóle wejdzie do porządku obrad ten projekt dotyczący intencyjnej uchwały, czy też nie. Dobrze? Państwo, ale ja dam pani mikrofon. Dzieci nasze też nie chcą. Dobrze. Ja jeszcze do pana naczelnika mam pytanie. Czy w nowej szkole planowanej będzie miejsce na zwierzęta, które tutaj dzieci mają? Czy będzie miejsce na szopkę bożonarodzeniową żywą, zaznaczam żywą? No to tyle. Zapytam, ponieważ tak naprawdę od młodzież nasza i ta szkoła od niedawna mają nowego pana dyrektora i może dać temu panu dyrektorowi szansę do tej szkoły. I ja odnoszę wrażenie, że przyszedł po prostu moment, kiedy pani dyrektor nie robiła nic kompletnie dla tej szkoły. Tutaj pan dyrektor stara się jak może. Bardzo dobry kontakt ma z młodzieżą, ponieważ mój syn przychodząc naprawdę bardzo chwali. Może miasto powinno dofinansować tą szkołę, a już zostawić resztę panu dyrektorowi, który w jakiś sposób młodzież, która będzie wychodziła, zachęci, żeby przyszli do tej szkoły i żeby ta szkoła się rozwijała, a nie ją zamykać, bo to chyba w ten sposób nie działa.
Witam serdecznie. Moja córka chodzi do tego szkoły, jest z klasy drugiej. I panie prezydencie, moja córka mówi, że lubi przychodzić do tej szkoły, tak? Kiedy są ferie, są wakacje, ona nie może się doczekać, kiedy wróci do szkoły, dlatego że jest to specyficzne miejsce. Ja chodziłem do Bydgoszczy, do szkoły Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i tam zawsze pani dyrektor mówiła o nas, czyli o uczniach tej szkoły, że jesteśmy w jakiś tam sposób pewnym gronem, które jest inne niż wszystkie. Ja chcę powiedzieć, że to grono uczniów, które jest tutaj, jest inne niż wszystkie. Mamy park narodowy tutaj niedaleko i tam są różne elementy, które są pod ochroną. Ja proponuję, żeby zrobić jakąś ustawę, żeby ta szkoła i to miejsce było chronione, dlatego że specjalne to jest miejsce. I tutaj wolałbym, żeby Państwo spojrzeli w ten sposób, tak? Że to jest unikalne miejsce, które trzeba chronić ze względu na to, że znaczy tak naprawdę to jest też wizytówka Państwa. Dlatego że w innych miejscach są różne rzeczy, które się dzieją. W tej szkole takich elementów nie ma. Dlaczego? Dlatego że są te relacje, dlatego że to jest specjalne miejsce, jeszcze raz to powtarzam. Proszę zerknąć na to w ten sposób, tak? Nie tylko i wyłącznie taki bardzo polityczny, z politycznej strony. Druga sprawa, panie prezydencie, mówi pan o tym, że dzisiaj nas pan tylko słucha, tak? Rozumiem, że pan chce być w jakiś sposób naszym przedstawicielem, jeśli tak, to ja proponowałbym wyciągnąć na przykład jakąś kartkę, jakiś długopis, tak? I za to zapisywać te rzeczy, jeśli pan chce być naszym przedstawicielem. Ewentualnie włączyć jakiś dyktafon, dlatego że te rzeczy, które są tu mówione, są istotne. Ja nie chciałbym, żeby pan prezydent tylko zapamiętał rzeczy, które są dla pana ważne, ale żeby pan zapamiętał, kiedy będzie pan naszym przedstawicielem u prezydenta, tak? Zapamiętał te rzeczy, które my mówimy, tak? Nie tylko i wyłącznie te związane z takimi bardzo merytorycznymi kwestiami, ale z tymi poza, tak? Okej? Dziękuję bardzo. Padła tutaj taka informacja, że Państwo zostaliście za późno zawiadomieni o tym dzisiejszym spotkaniu. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest potroszę na moją prośbę. Z tego względu, że jak się dowiedziałem o całej tej sytuacji, to chciałem się spotkać i z uczniami, i z rodzicami, i z nauczycielami. Dzień dobry, ja jestem uczennicą pierwszej CW w tej szkole i chcę powiedzieć w imieniu myślę wszystkich uczniów, że ta szkoła jest naprawdę wyjątkowa. Że my się tutaj dobrze czujemy, będziemy na pewno dobrze wyedukowani, bo kadra nauczycielska jest po prostu genialna. Dla nas to jest miejsce, w którym naprawdę czujemy się jak w domu. Tutaj się spotykamy, tutaj to jest dla nas naprawdę ważne i uważam też, że powinniśmy przede wszystkim pozwolić wykazać się naszemu dyrektorowi, który jest dyrektorem od 6 miesięcy, ale jest naprawdę cudownym dyrektorem, takim, o którym tylko można marzyć, bo naprawdę rozmawia z młodzieżą i robi dla nas wszystko. Dlatego uważam, że ta szkoła po prostu powinna tutaj zostać dla nas. Dzień dobry wszystkim. Jestem uczennicą klasy pierwszej TW. Chciałabym powiedzieć głośno. Nasza szkoła jest naprawdę bardzo wyjątkowa. Szukałam takiej szkoły, byłam przez wiele lat prześladowana w innych szkołach. Zmieniałam szkoły, ale tu odnalazłam siebie, znalazłam przyjaciół, znalazłam cudowne osoby. Płakałam na myśl, że szkoła może zostać zamknięta. Dyrektor jest dla mnie jak ojciec, mogę porozmawiać o nim na każdy temat. Jest młodym, wspaniałym osobą. Mamy nowych nauczycieli, mamy panią Izę, która jest młoda i możemy o niej naprawdę, jest jak siostra. Mamy osoby tutaj przyjeżdżające, nie są tylko z Jeleniej Góry, ja jestem ze Szklarskiej, mamy Ukrainkę, mamy Niemca, mamy osoby ze Szczecina nawet były, z Lubania, ta szkoła jest bardzo wyjątkowa. Z drugiej strony, czy w chemiku, w głównej szkole będzie miejsce na prosektorium, aby my weterynarze mogli się rozwijać, żebyśmy mogli robić to, co lubimy. Czy dla nas to będzie miejsce? O to chodzi. Ta szkoła naprawdę, widać tu łzy, widać tu wzruszenie. Przez dwa dni łzy, strach, panika w oczach młodych. Czy tego chcecie? Proszę pana. Jeleniej Górze jest taki program, że brakuje czegoś charakterystycznego, żeby się Jeleniej Górze
ekologię, właśnie technika, weterynaria, technikum żywieniowe, które może być kierunkiem właśnie ekologicznym, zdrowego żywienia. Na to naciskajcie, to byłby fajny punkt, bo ogólniaki, mechaniki są wszędzie, w każdym regionie. Prosimy, nie rozwalajcie nas. Ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Czy mają panowie konkretne wyliczenia, jakie będą korzyści z likwidacji tej szkoły? Mam odpowiedzieć, tak? Tak jak powiedziałem, proszę państwa, jest taka sytuacja, że ja dzisiaj poproszę pana dyrektora, wyszedł akurat chyba. Poprosiłem, żeby mi przedstawił, jaki jest koszt funkcjonowania tej szkoły rocznie. Słucham? Dlatego ja dzisiaj poprosiłem też państwa o to spotkanie, poprosiłem nauczycieli, z Radą Pedagogiczną było spotkanie wcześniej pana naczelnika, później było moje spotkanie z Radą Pedagogiczną. Dzisiaj jest spotkanie teraz z państwem, z dziećmi, z nauczycielami. Pan młody człowiek mówi o oszczędnościach. Tutaj padły takie słowa o tym, że na młodzieży nie powinno się oszczędzać. Na kształceniu. Ja nie chcę naprawdę, żebyście państwo klaskali. Problem jest trochę inny. Problem jest taki, że miasto, ja nie chcę mówić, ile miasto dopłaca do oświaty, bo to państwo i tak nie przekona, mnie też to nie przekona. Także nie będziemy się nawzajem przekonywali. Ja tak jak powiedziałem, dzisiaj jestem po to, żeby wysłuchać państwa argumentu. Ja już mam swoje zdanie i przekazać dalej. Dobrze? I proszę mówić szczerze, nie bez jakichś, żadnych decyzji nie ma. Chcę tylko tyle powiedzieć. Decyzja jest, jeżeli będzie, bo w projekcie posiedzenia Rady jest uchwała intencyjna o likwidacji tej szkoły, ale to jest intencyjna uchwała. Od tego do, powiedzmy, podjęcia całkowitej decyzji to jest jeszcze bardzo daleka droga, ale ja jestem dzisiaj po to, żeby ewentualnie namówić prezydenta do wycofania tego. Dobra? Czyli rozumiem, że pan popiera nas wszystkich. Wyrobił sobie pan takie zdanie. Czy proszę, to jest dla nas ważne. Pójdziemy do domu, do młodzieży, do swoich dzieci. Chcemy przekazać, co pan zrozumiał. Ja zrozumiałem państwa. Moje zdanie ja najpierw przekażę prezydentowi. Dobrze? Umówmy się. Ja nie chciałbym działać przeciwko prezydentowi, bo ja jestem tylko urzędnikiem. Nikim więcej. Jestem tylko urzędnikiem i dla mnie jest istotne. Może. Ja wie pan co, ja się nie przywiązuję do stanowisk. Ja już byłem marszałkiem, byłem członkiem zarządu województwa. Nie przywiązuję się do tego. Jak trzeba będzie, mieszkańcy zdecydują inaczej, to nie jest dla mnie to problemem. Naprawdę. Powiem tak. Argumenty mnie przekonują. I tylko tyle, dobra? Nie chcę powiedzieć, bo to nie ode mnie będzie zależało, tylko tak jak pani powiedziała. Argumenty, które państwo do mnie mówicie, przekonują mnie. Panie dyrektorze, proszę Kamila, jak pan już teraz powiedział, ile kosztuje miasto utrzymanie naszej szkoły? To ja mogę powiedzieć 144 tysiące. I dlatego zostałem. Głosy nie liczymy, bo głosy i tak będzie. Ale dzisiaj prosiłem pana dyrektora, żeby przyjął informację i powiem szczerze, mnie to też zaskoczyło, bo mówiono o innych kwotach. No tak, tylko że teraz to już trochę za późno z tą modernizacją, bo ten etap jest zamknięty, ale myślę, że ewentualnie już byłyby takie projekty. Została dawno podjęta poza naszymi tutaj
spotkania z panem tutaj, panem Domagałą, otrzymaliśmy takie potwierdzenie, pewność, może jest zapewnienie, że warunki techniczne przeniesienia nas w całości do rzemiosł są, po czym dowiadujemy się, że już są inne plany. To my nie rozumiemy, czy to tak z dnia na dzień będziecie państwo naszym tutaj życiem rządzić i zmieniać w sensie plany. Tak, padają te obawy i one na pewno są słuszne. Natomiast ja miałam takie pytanie, a co pan nam radzi jako rodzicom, co my jeszcze możemy zrobić, żeby móc zachować tutaj tą szkołę dla naszych dzieci i co można zrobić właśnie w kwestii rozwoju? Bo to jest pytanie, czy my jako rodzice możemy coś jeszcze zrobić? Bo ja bym chętnie coś zrobiła. Taka dobra rada jako nasz przedstawiciel, prawda? Bo ja mam to zaufanie, tak patrząc na to, co pan mówi. Rozumiem pana, natomiast chciałabym wiedzieć, co my jeszcze możemy zrobić, bo pan na pewno to wie. Dobry wieczór państwu. Ja chciałem tylko powiedzieć, że łatwo jest wszystko szybko zniszczyć, a gorzej jest później to odbudować. I mamy takie doświadczenia z naszej historii również. Z poprzednich lat, z różnych innych miejsc, z Jeleniej Góry, nie tylko, że coś łatwo jest zniszczyć, a później trudno to odbudować. Tak samo może być w tej sytuacji. I jeżeli pan jest naszym tu przedstawicielem, to chciałbym prosić, jeżeli pan, gdzie pan się widział z panem prezydentem, przypomnieć mu, że on również jest ciepliczaninem, również jest nauczycielem i myślę, że zabieranie młodzieży również z dzielnicy Ciepic jest złym pomysłem, tak samo jak było to zabrane Sobieszowa, gdzie teraz jest naprawdę sytuacja nieciekawa, a zabieranie kolejnej szkoły Ciepicom jest też złym wyjściem. Ja jako to rodowity ciepliczanin po prostu wyrażam swoją dezaprobatę i mi się to nie podoba osobiście, że młodzi ludzie są zabierani z naszej dzielnicy Ciepic.